Witam Was, umiłowani moi, na kolejnej nagrywce, na kolejnym motovlogu. Dzisiejszy motovlog z jazdy, może jak, że mało urozmaiconą i malowniczą drogą, jaką jest droga numer 8 z kierunku Wrocławia. Jesteśmy przed tymże Wrocławiem. A czemu jesteśmy przed tymże Wrocławiem? Ano, jedziemy. Bo jak na to wygląda, najprawdopodobniej to jedna z ostatnich jazd z moją żoną na pokładzie. No niestety, Ela już nie będzie ze mną jeździła. Nie będzie jeździła, bo wreszcie postanowiła coś z tym zrobić i kupić motocykl. Także jesteśmy w kierunku, jedziemy w kierunku Wrocławia do dilera pewnej marki i tej marki i będziemy kupowali pewien motocykl. Czy motocykl już jest w sumie kupiony, czyli zapłacony, można powiedzieć, ale jedziemy w tym momencie, dzisiaj jest sobota, jedziemy po dokumenty, bo tak się umówiłem ze sprzedawcą, że dzisiaj odbiorę dokumenty, a w poniedziałek go zarejestruję, pojadę po niego i go sobie przywieziemy do domu, już przyjedziemy nim na kołach. Tak sobie wymyśliłem, od razu będzie taki mały teścik. Jak się domyślacie, motocykl będzie pojemności 125 i Ela będzie nim ze mną śmigać. Ktoś powie, ale przecież macie motocykl, macie Hondę CG fajną i tego i wszystko. Jednakże no, motocykl ten nie zadowala Eli, mojej żonci, ponieważ no, ma parę jak gdyby mankamentów, o, parę mankamentów. Pierwszym jest brak rozrusznika, tylko kopka. Sam sobie zdaję sprawę, że niekiedy Honda lubi kopnąć, oddać. Mi oddała, no to jest starej technologii motocykl, więc a tym bardziej, że Ela też się przekonała, że te takie odkopnięcia są dość nieprzyjemne, a wręcz bolesne, więc to jest pierwszy mankament motocykla, a drugim mankamentem jest to, iż motocykl nie ma wyświetlacza biegów i obrotomierza. Że idąc za postępem, idąc za technologią, no to ten motocykl, który będziemy kupowali, będzie miał te dwie rzeczy. Dodatkowo będzie wyposażony w niskość, czyli będzie odpowiednio siedzisko odpowiednio umiejscowione nad ziemią, tak żeby moja małżonka się czuła na nim bezpiecznie. Także tak to wygląda. Tu nam to fajnie zrobili. Dziękuję. Dziękuję. No tutaj już nam nie zrobili. Także jedziemy. Jesteśmy przed Wrocławiem. Zaraz będziemy się do tego dealera zbliżać już wielkimi krokami. Tu już widzę 11 minut tak naprawdę, no może troszeczkę dłużej, bo stoimy w korku. Więc pomalutku się zbliżamy. Na chwilkę się będę wyłączał, bo nie będę tu filmował, zresztą muszę się skupić na jeździe, bo nie ukrywam, że jest duży ruch dzisiaj, mimo tego, że to weekend, ale ruch jest duży. No na pewno jest to spowodowane tym, iż sklepy jutro zamknięte mają być, bo to jest handlowy dzień. Nie jest to handlowy dzień, tylko jest to niedziela wolna. Także dzisiaj wszyscy na hura chcą pozałatwiać te wszystkie sprawunki, tak żeby no, jutro no, mieć wolną głowę, to ładny triumf. Dobra, na razie się włączamy. Lampka się świeci? Jasz Kotle, witam Was, witam i o zdrowie pytam. 40, dobra, zwalniamy do 400 km na godzinę.
Dobrze, jedziemy, no i tak to jest. Jechaliśmy w stronę Wrocka. O, tu było jakieś tego. Przekroczenie dozwolonej prędkości. No, musiał jechać 600 km na godzinę, albo 800 i... a nie 400. Tak myślę. Także jedziemy w stronę miejsca docelowego. Pozostało nam kilometr miejsca. Dodamy stąd, no może nie nowy, ale dealer, który od niedawna ma tych parę marek. Miejscowość Pietrzykowice. W sumie dojazd bardzo prosty od Wrocławia. Ja ostatnim razem to tak udziwniłem sobie, że jechałem i dojechać nie mogłem. A to rzeczywiście bardzo prosto tutaj trafić, na to wygląda. Pojechałem tym razem z mapą Google, nie świrowałem. Także dojeżdżamy do sklepu dealera. Sklepu z motocyklami. Dealera. Matkowski. I co on handluje? No, Matkowski, ten pan ma... O, tu chyba jesteśmy. Tak jest. Dobrze trafiliśmy. Ma Kawasaki, Bajaja, Yonaka, Zipa. I żadna z tych marek, które są tutaj wymienione, to nie jest to, co Ela kupi. Będzie coś jeszcze innego. Zostań. Wjeżdżamy. Pomalutko jakoś damy radę, nie? Chyba się nic nie stanie. Także za moment będziemy załatwiali formalności. Na razie się wyłączam. Także jak widać, jesteśmy wszyscy w salonie. Wybór dość duży sprzętu. Duża hala, dużo kładów, motorku. Mamy tutaj Kawasaki, Yonaka, Kymko. I mamy nasz motocykl. Zgadnijcie, który to. No bo tutaj z tej serii. Tak, to jest ten motocykl. To nowa bryka mojej. Dzisiaj niestety nie będziemy nią jeździć jeszcze, ale już w niedługim czasie się pojawi na drodze mojego żonku. A już ma centralny ten? Tak, o, tak, super! No już tak już jest opiżony, tak? Opiżony, tak, do maksa. No to siądź, zobacz, Żuniu, czy tak ma być? No tak, ale jest na... Nie, no jest okej. Okay. Jakieś zdjęcie na stronę mogę zrobić, pani? Oczywiście. Także... wyjechaliśmy od dealera, otrzymaliśmy komplet potrzebnych dokumentów do rejestracji. Nie, bo to faktura jest. I teraz będziemy jechać już do domciu, no. Poniedziałek, tylko kwestia jest zarejestrowania samego sprzętu i odebrania go stąd.
że cieszę się niezmiernie, że żona się cieszy, bo mówi, że się cieszy, że ten motocykl będzie użytkowała, że będę tym razem już jeździł sam, będzie mi, no może nie będzie mi smutnie, bo będziemy się, mam nadzieję, słyszeć, że interkom, który mamy, mimo tego, że jest to chińska tania produkcja, będzie nadal nas tutaj powodował, że między nami jakaś komunikacja będzie, a jest już to czwarty rok, kiedy go już używamy, więc trochę już ten interkom z nami jeździ. Także tym razem będę jeździł sam. Co prawda niedawno na vlogu pisałem, że wolę jeździć dwie osoby, więc być może będę nadal jeździł dwie osoby, bo mam nadzieję mobilizować mojego syna do tego, żeby uczestniczył w naszych wyjazdach razem. Będziemy mogli w sumie generalnie całą rodziną już podzielać tą pasję motocyklizmu. Bo jak wiecie, jeszcze jemu wiek nie pozwala na to, aby samodzielnie podróżować i przemieszczać się ani motocyklem, ani motorowerem. Motorowerem no niby tak, ale koszty samej, jakby to powiedzieć, karty motorowerowej, teraz zwanej prawo jazdy AM, są tak duże, że moim zdaniem to są za wysokie. Tak to wygląda. Widzę, że trasa fajna, uczęszczana przez motocyklistów, więc miło tu widzieć właśnie przedstawicieli. Mojej ulubionej grupy kierowców. Także myślę, że to wszystko z mojego takiego, z tej nagrywki, z takiego interwiu, które dzisiaj, tego reportażu związanego z motocyklem. Czemu wybraliśmy Benelli? Przede wszystkim ze względu na wygląd, na estetykę, nazwę. Ja też nie, jak to się nazywa, byłem już wcześniej fanem Benelli. Zresztą jak zawsze wszystkich włoskich marek. Co prawda ten Benelli to może powiedzieć, a przecież to Chinol. Może i Chinol, ale Benelli, chińskie. Więc śledziłem co Benelli oferuje na swoich stronach internetowych i być może gdybym wiedział, że przedstawiciel Benelli jest tak blisko mnie, być może zamiast Yamaha jeździłbym Benelli, ale wtedy tego Benelli tutaj nie było. Gościu mówi, że od marca ma Benelli Kawasaki, więc a ja kupiłem motocykl w październiku. Także tak to wygląda. Ale chociaż żona będzie jeździła na Włoszce chińskiej. No i tym optymistycznym akcentem, mimo bardzo mocno wiejącego wiatru, kończę tego vloga definitywnie. Do zobaczenia, pa!